Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Kolejne piwo bezalkoholowe na rynku. Lager bezalkoholowe z browaru zamkowego Cieszyn. Piwo może nie wygrałem, ale wybiegałem, gdyż było w pakiecie startowym biegu maraton festiwalu górskiego w Jedlince Zdroju. Czy w Jedlince Zdrój. No i po prostu dla wszystkich, którzy ukończyli, było w gratisie. Nie wypiłem go od razu, choć była ochota, z myślą, żeby przywieźć do domu i nagrać dla was degustację, żebyście wiedzieli, czego można się po tym piwie spodziewać. Kierujesz, trenujesz lub po prostu chcesz się napić jasnego piwa bez zobowiązań, a co najważniejsze, bez alkoholu, sięgnij po naszego lagera bezalkoholowego. Ugaś pragnienie niezależnie od miejsca i sytuacji. Nad wodą, w parku, na rowerze czy na imprezie ze znajomymi. Na polskich chmielach i wolny od procentów. Idealny na każdą okazję, bez alkoholu, bez kompromisów. Podpisano Dominik Szczodry, piwowar cieszyński. Mamy bardzo dużo informacji, czyli mamy, że plato 4,5. I to jest bardzo mało, wam powiem, bo jednak większość bezalkoholowych to ma gdzieś 6, 7, może 8 plato, czyli tyle co grodziskie, tylko że się zatrzymuje po prostu fermentację, więc one są dosyć pełne. Natomiast tutaj mamy tylko 4,5, to od razu idzie nam w drugą stronę na wartość energetyczną. Wartość energetyczna to jest 17 kilokalorii na 100 ml, czyli razy 5 to mamy 85 kilokalorii w tej butelce. To jest naprawdę mało, to jest naprawdę mało. Może nie trzy razy, ale prawie trzy razy mniej niż na przykład Pinta Mini Maxi. Składniki: woda, słód jęczmienny, chmiel, drożdże. No i co? Ciekawostką jest to, nie, jest napisane, że alkohol poniżej 0,5%. Bardzo ładne generalnie opakowanie, znaczy, dobra, ładny to jest kapsel tylko. Natomiast to jest lagera, która jest normalnie zielona etykieta, zrobiona na niebiesko, czyli generalnie fajny ten niebieski, w ogóle fajnie wygląda ten niebieski kolor, no i kapsel rzeczywiście wielkiej urody. Samo to słońce, no to tak średnio bym powiedział. Dobra, ale nie o tym, nie o tym, jak to smakuje. Jak powiedziałem, kapsel firmowy, bardzo ładny. Może leciutko słodowo, może trochę chmielowy, generalnie przyjemny, nie żaden taki brzeczkowy, nie wiadomo co, jest dobrze. Złociste, dość jasne, powiedziałbym, że tak, właśnie powiedziałem złociste, a to nie wiem, czy to nie jest słomka jednak, ale chyba nie, znaczy złociste, ale jasno złociste. Drobno pęcherzykowa, śnieżno-biała piana. Lekka nuta zbożowa, taka już kojarząca się z piwami bezalkoholowymi. Chociaż pamiętajmy, to nie jest piwo dealkoholizowane, tylko jest piwo, jak sądzę, z po prostu zatrzymaną fermentacją. Spróbujmy, jak smakuje. Jest zbożowość, taka charakterystyczna, trochę brzeczkowa, trochę łuskowa. Ale rzeczywiście nie jest słodkie. Jest goryczka. Jest goryczka, konkret goryczka. W drugim, trzecim łyku rzeczywiście czujemy, że pijemy
może nawet Pilsa, a nie Lagera tylko. Natomiast no, jest brzeczkowe. Jest brzeczkowe. To nie jest ohydna brzeczkowość, to nie jest nie do wytrzymania brzeczkowość, ale jest brzeczkowe. A nawet troszeczkę łuskowe, takie husky nuty. Ale generalnie daje solidne 4,5 na 6. Ta goryczka tutaj rzeczywiście no, robi robotę. 80% piwa, plusów tego piwa to jest to, że ma konkret goryczkę i ma, jest wytrawne, czyli niesłodkie. Ma mało tych kalorii, mało węgli. O węglach tutaj akurat nie ma, ale podejrzewam, że no... No nie może ich tu być więcej niż 4 gramy na 100 ml, czyli maksymalnie to tutaj będzie jakieś 22 gramy węglowodanów na ten. To też jest dużo. Znaczy to też jest atut, bo jest to mało w porównaniu do na przykład Pinty Mini Maxi, gdzie mamy 35, nie? Więc... Ma to piwo ewidentne zalety i atuty w swoim jakby w swoich parametrach. Natomiast w smaku jednak powiem, że jest trochę brzeczkowe. Prawdopodobnie na przykład w Pinta Mini Maxi to jest przykryte chmielami, a tutaj to nie jest przykryte chmielami, bo on nie bucha chmielem. Jest goryczka, to prawda, ale aromatu chmielowego, takiego rzeczywiście, żeby nawalało tym chmielem, no to kurka nie ma, nie? A mógłby być, bo to by też zmieniło troszkę odczucie tego piwa. Przykryłoby to, a tutaj nic nie przykrywa. Piwo dobre z plusem. Jak będzie gdzieś szerzej dostępne, na pewno zakupię. Natomiast no, na podium bez alków kraftowych się moim zdaniem nie wdarło. I może do top 10 na jakieś 9-10 miejsce, może by dało radę, nie? Powiem tak, wśród jasnych lagerów to rzeczywiście może się wyróżniać, może być gdzieś tam top 3 może. Dlaczego? Dlatego, że ja jednak najwyżej cenię te, które są wariantami IPA, Pale Ale, no i one okupują te pierwsze miejsca listy. Jeżeli byśmy rozdzielili to, tak jak ja to robiłem podczas wielkiego testu piw bezalkoholowych, na osobno jasne lagery, osobno piwa typu Pale Ale, IPA, no to już tutaj on rzeczywiście wysuwa się na top 5 na pewno, może na top 3. Więc no, dobre piwo, dobre. Natomiast ja bym popracował nad aromatem chmielowym, aczkolwiek wiecie, to nie jest pils, nie? Nie jest. Ale jakby był ten chmiel, to on by przykrył tę zbożowość, łuskowość, ale generalnie nie jest ona bardzo intensywna. Jest, ale nie jest bardzo intensywna. Propsuję, będzie gdzieś, to będę kupował, natomiast no nie będzie to moje piwo, jakby nie zdetronizuje Mini Maxi, czy chociażby Grodziskiego Mango Ale. W tej serii, znaczy inaczej, razem z tym piwem wyszło bezalkoholowe Mango z Cieszyna, ale niestety jego nie dawali, a ja jego też nigdzie nie widziałem w sklepie, bo oczywiście gdybym widział, to bym kupił, ale jego nie było, więc jakby był, to bym na pewno kupił i przetestował. So far, so good, tak? Lager jest ok, jest ok, jest dobry, ale nie ma efektu wow, nie ma efektu rzucenia na kolana, ale jest dobrze, jest goryczka. Wasze zdrowie.